dużo mężczyźni założyli spódnicę, wyszli na ulicę w ramach protestu przeciwko przemocy wobec kobiet. To się zdarzyło po brutalnym gwałcie zbiorowym i morderstwie 16-latki. Rozpoczęto profilaktykę i dzięki tej profilaktyce w niektórych dzielnicach po 2-3 latach przemoc seksualna zmniejszyła się o 30%. To jest dużo. Ale gdyby tej profilaktyki nie było, to nie byłoby też mniej przestępstw. I jest taki model, który bardzo mi się podoba. On kiedyś był wprowadzony w Skoczowie, całkiem niedaleko nas. Raz na kwartał spotykali się przedstawiciele szkół, spotykali się przedstawiciele służb, czyli policja, straż miejska, przedstawiciele ratusza i omawiali problemy, z którymi dzieciaki sobie nie radzą. Z przemocą, z hejtem, z alkoholem, narkotykami. I podejmowali jakby wspólne działania. Jednogłośnie. W szkołach, na ulicach, gdzie tylko było można. Nawet w domach kultury. I przynosiło to efekt. Tak naprawdę. Była też spora współpraca wtedy z rodzicami. I ja do takiej współpracy chciałabym dzisiaj wszystkich zachęcić tutaj w Cieszynie. Żebyśmy ramię w ramię stanęli i sprzeciwili się temu, co dzieje się na naszych ulicach, w naszych szkołach, w naszych domach. Bo wiemy doskonale, że jak wynika z tego filmu, że to, co dzieje się w dzieciństwie, nosimy później ze sobą całe życie. Ja jestem wychowanką domu dziecka. I u nas panował taki brutalny tekst, który krążył od zawsze chyba. Morda nieszkolaka nie stłucza się. Brutalny. Ale dzisiaj na niego patrzę bardzo prawdziwie. Że za każdym razem, kiedy zostałam uderzona przez kolegę, koleżankę, rany się boiły. I można o tym zapomnieć. Z czasem się o tym nie pamięta. Jednak zły dotyk. Jednak krzywda seksualna pozostaje na zawsze. I te kobiety, te dziewczyny mają problem. Przede wszystkim w życiu dorosłym, z relacjami, mają problem z poradzeniem sobie z tym problemem, często są zostawione same sobie. Znam dwie kobiety, które, to mnie bardzo zabolało, żałowały, że zgłosiły napaść seksualną na policję. Bo to chyba załamało je bardziej niż cała sytuacja. Podejście policjanta, który na dzień dobry powiedział o następną molestowaną. A czy na pewno, czy się tylko pani zdawało? Może pani zachęcała, może to jest pani wina? Ja bym chciała, żeby do takich sytuacji w naszym mieście nigdy nie doszło. Żeby kobiety poczuły się na tyle silne, wartościowe i bezpieczne, że jeżeli do takich sytuacji dochodzi, żeby nie bały się pójść i zgłosić takich sytuacji, bo one mogą się powtórzyć na mojej koleżance, mojej siostrze, moich bliskich. My musimy coś z tym zrobić. Nie możemy chować głowy w piasek i uważam, że nadeszła taka pora, żeby tu w Cieszynie bardzo głośno zacząć o tym mówić.